Biszkek jest stolicą Kirgistanu. Leży u stóp gór kirgijskich, które są jednym z pasm gór Tien Shan. Poprzednio miasto nosiło nazwę Frunze. Centralny plac Ala-Tu. W Biszkeku żyje ponad milion mieszkańców, co stanowi niemal 20% całej populacji Republiki Kirgijskiej. Przy placu Ala-Tu stoi pomnik Manasa, legendarnego wodza, który walczył o niepodległość Kirgizów. Pomnik upamiętniający obalenie prezydenta Bakijewa w wyniku krwawej rewolucji w 2010 roku. Pałac prezydencki zwany Białym Domem. Teatr dramatyczny. Pomnik Lenina przeniesiony z przedfrontu Muzeum Historycznego na jego tyły. Gmach parlamentu Kirgistanu. Parlament jest jednoizbowy i liczy 120 posłów wybieranych na 5-letnią kadencję. Stary symbol Kirgijskiej Republiki Radzieckiej. Pomnik Marksa i Engelsa w Parku Dębowym. W parku znajdują się liczne rzeźby. Pomnik Kurmanian Datki, zwanej Matką Narodu Kirgijskiego. Pomnik Niepodległości. Kompozytor kirgijski Toktogul Sautyganov. Gmach opery i baletu zbudowany w 1933 roku. Obok opery jest hotel sieci Hyatt, przed którym chętnie fotografują się młode pary. Pomnik zwycięstwa wzniesiony w 40. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Przedstawia on trzy ściany jurty zwieńczone tundiukiem, który jest sklepieniem tradycyjnej kirgijskiej jurty. Na dole stoi pomnik matki jako symbol wszystkich matek, które utraciły bliskich podczas wojny. U jej stóp płonie wieczny ogień dla upamiętnienia poległych. Pod pomnikiem można spotkać młode pary, które przybywają tu ze swymi gośćmi po ceremonii zaślubin. W przedmieściu Biszkeku jest Park Manas, symboliczne miejsce poświęcone legendarnemu bohaterowi Manasowi, który zjednoczył 40 regionalnych klanów podczas wojny przeciwko Ujgurom. Jest uważany za ojca narodu kirgijskiego. Tysięczną rocznicę jego urodzin obchodzono w 1995 roku. Na jego temat powstał epos Manas, który pod względem objętości nie ma sobie równych na świecie, liczy bowiem 500,5 tysiąca wierszy. Prawdopodobnie powstał na przełomie IX i X wieku i był przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie. Jego recytowaniem zajmują się tzw. manaszci. Najwybitniejszym postawiono nawet pomniki. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rok 1995 rokiem epopei Manas. Kolację jemy w restauracji, w której odbywa się także kirgijskie przyjęcie weselne, ale poza tradycyjnym nakryciem głowy pana młodego, nie ma ono w sobie nic z lokalnej egzotyki. Wieczorem na centralnym placu Ala-Tu można obejrzeć podświetlane fontanny.
Meczet w Biszkeku. 88% mieszkańców Kirgistanu wyznaje islam. Prawosławna cerkiew Świętej Trójcy w trakcie renowacji. Prawosławie w Kirgistanie wyznaje około 10% mieszkańców. Krótka wizyta na bazarze Osh, jednym z największych w Biszkeku. To już ostatnie chwile w Biszkeku. Wieża zegarowa, konie i fontanny w centrum handlowym. Jeszcze tylko pożegnalna kolacja okraszona występem zespołu muzycznego prezentującego ludową muzykę kirgiską i odlecimy do Taszkentu w Uzbekistanie.